Cześć! Postanowiłem, że dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o pasji, hobby i o zainteresowaniach, znaczy nie tyle o tym, co mnie interesuje w dany sposób, tylko o tym, jak w dzisiejszym świecie ważne jest to, żeby mieć ową pasję, coś, co oderwie Cię od rzeczywistości, od problemów, w których się znajdujesz. I jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób pasja uratowała moje życie, zapraszam Cię do wysłuchania tego materiału. A więc zacznijmy sobie od tego, że jak zapewne wiecie, bo wspominałem o tym kilka razy, nie miałem na początku łatwego życia, z racji tego, że byłem miłym dzieckiem, często dostawałem bęcki, jak wychodziłem na podwórko. No wiecie, tak po prostu, żeby inni mieli ubaw. I zatrzymajmy się tutaj i skupmy się na tym miejscu, na miejscu, z którego pochodzę. Miejsce to było owiane złą sławą i wydaje mi się, że to nie bez powodu. Generalnie 80% moich rówieśników poprzez te, nazwijmy to sobie, błędy młodości miało problemy z prawem, mniejsze, nieraz większe. Niektórzy szli do zakładów poprawczych, zaraz potem do więzienia wychodzili, wracali znowu do więzienia. A niektórzy w skrajnych przypadkach po prostu nie żyją z racji tego, że zostali zamordowani przez to, z kim się zadawali i co robili na co dzień. Jestem pewien, że teraz większość z nich, z racji tego, że już jesteśmy dorośli, żałuje tego, co zrobiło i gdyby mogła, zmieniłaby to, no ale niestety nie może. No więc dlaczego ja, skoro przecież miałem styczność z tym wszystkim, co oni, na co dzień i to wcale nie w mniejszym stopniu, dlaczego ja wybrałem troszeczkę inną drogę? Już wam mówię, uratowała mnie moja pasja, którą wtedy była między innymi koszykówka. Jest to naprawdę bardzo prosty mechanizm, znaczy ja wtedy tego nie rozumiałem i działało to na mnie bardziej podświadomie, ale już wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, jest sobie jakiś tam młody człowiek, który ma problemy w domu, w szkole, no nieważne, w każdym bądź razie ma problem i jest zły, jest wkurzony na cały świat, bo tak działa umysł młodego człowieka. I teraz, jeżeli nie znajdzie porad czy sposobów, jak rozwiązać te problemy ani w domu, ani w szkole, znajdzie je na podwórku wśród rówieśników, którzy mają podobne problemy. Jest bardzo prawdopodobne, że żeby odreagować, wyrzucić z siebie te złe emocje, pośmiać się, zrobią coś głupiego, na przykład pobiją kogoś, rozwalą coś, czy w najgorszym wypadku sięgną po alkohol. I to sięganie po alkohol może później stać się ich takim złym nawykiem, bo wiadomo, jak coś poszło źle, jesteśmy smutni, można się napić. I w taki sposób rodzą się te takie patologie. I kiedy widzimy 14 czy 15-letnie dziecko, które jest pijane, niekiedy są to nawet młodsze dzieci, ale załóżmy, że ma 13 czy 14 lat, leży, właściwie to śpi pijany gdzieś tam pod blokiem, my widzimy właśnie tą patologię, a nie widzimy tego, że to dziecko ma poważny problem, od którego próbuje uciec. I bardzo prawdopodobnym jest, że tak właśnie może się stać. Teraz, dlaczego ze mną było inaczej? I dlaczego pomimo tego, że miałem problemy w domu, w szkole, na podwórku, dlaczego poszło tak, a nie inaczej? A to dlatego, że kiedy szedłem na trening po szkole, mogłem się tam wyszumieć, wybiegać, wyszaleć i wszystkie te złe emocje uciekały ze mnie w postaci tej energii. Mało tego, mogłem się jakby wyspowiadać z wszystkiego swojemu trenerowi, który był dla mnie jak ojciec wtedy. Więc to mi niesamowicie pomagało i kiedy wracałem do domu zmęczony po treningu, żadne głupie pomysły nie przychodziły mi do szkoły, co więcej, nie miałem na nie po prostu siły. Mało tego, bo do tego wszystkiego dochodziła jeszcze dyscyplina, której również uczyliśmy się w czasie treningu. I tak naprawdę po latach zdałem sobie sprawę, patrząc z szerszej perspektywy, że te treningi, które były czasami głupie i nudne, uratowały mi życie, bo kto wie, czy nie skończyłbym tak jak większość moich rówieśników, a prawdopodobnie tak było, bo wtedy miałem bardzo słaby i podatny na różne autorytety charakter. Natomiast czasami musiałem poradzić sobie z tymi swoimi problemami trochę w inny sposób, mianowicie nie mogłem po prostu iść na trening, bo wiadomo, w mniej zamożnych rodzinach, takich jak moja, czasami zdarzało się tak, że po prostu rodzice nie mogli w danym miesiącu zapłacić za trening. Poza tym niektórzy ludzie po prostu w swoich miastach czy wsiach nie mają miejsca, gdzie mogą trenować, więc ja znalazłem sobie alternatywę, którą było tak naprawdę darmowe hobby. Mianowicie zbierałem ulotki filmowe, takie małe, wiecie, plakaciki z filmami, które są do darmowe w różnych kinach, ale gdy było mi smutno albo źle, czy coś mi trapiło, to znajdowałem spokój i odrywałem się od problemów nawet poprzez
segregowanie tych ulotek z filmami poprzez dane tam kategorie filmowe, czy od najnowszych do najstarszych. Może to śmieszne, nie wiem, nie obchodzi mnie to, ale wtedy wolałem spędzać czas w ten sposób, aniżeli szukać odpowiedzi na moje problemy na podwórku i rozładowując tam swoje emocje, rozwalając coś czy kogoś. Słuchajcie, pasja czy cokolwiek innego, co jest w stanie oderwać nas od problemów codzienności w dzisiejszym życiu, nawet na chwilę, jest w życiu bardzo, bardzo ważne. Chociażby miało być to granie w gry czy zbieranie znaczków, powinniście mieć coś w życiu, dzięki czemu chociażby na krótką chwilę będziecie w stanie zapomnieć o problemach, bo inaczej po prostu zwariujecie. Dodatkowo takie pasje pozwalają się rozwijać, chociażby przez trenowanie sportów, granie na różnych instrumentach, poszerzanie wiedzy czy jakkolwiek inaczej. Naprawdę możliwości jest masa i część z nich nie jest ograniczona przez to, ile macie pieniędzy, by realizować tą pasję. Także według mnie i na przykładzie 90% ludzi, których poznałem w swoim życiu, niezależnie od tego, ile mają pieniędzy, niezależnie od tego, gdzie pracują i niezależnie od tego, ile mają lat, jestem w stanie stwierdzić, że dla nich wszystkich pasja jest bardzo ważną rzeczą w życiu. Na przykład, gdy trenowałem, jedni zwierzali się ze swoich problemów innym, drudzy otwierali się na ludzi, a trzeci po prostu wylewali swoje złe emocje poprzez rozładowywanie ich na treningach. Także moi drodzy, teraz napiszcie mi w komentarzach, czym jest dla was pasja, jakie wy macie pasje, jakie zainteresowania, co lubicie robić na co dzień, co jest dla was odskocznią od problemów i napiszcie mi proszę oczywiście, co sądzicie o tym, co właśnie powiedziałem. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam was na mojego Facebooka oraz grupę. Linki do wszystkiego macie poniżej. To wszystko, dziękuję, cześć. Siemanko, jeżeli tak jak ja lubisz sobie czasem pograć w League of Legends albo pooglądać jak ktoś gra i spędzić czas miło w moim towarzystwie, to zapraszam Cię serdecznie na mojego streama, do którego masz link poniżej. Również zapraszamy Cię na moją facebookową grupę, Snapchata i Instagrama, od których linki również znajdziesz w opisie. To wszystko, trzymajcie się.